trawa wyschnięta. Są tu zraszacze, ale w tym roku jeszcze w ogóle ich nie uruchamialiśmy. I to jest tak, że uruchomimy, nalejemy wody, trawa urośnie, wyjedziemy na tydzień czy tam na dwa, no i to wszystko znowu usycha. Tak to było w zeszłym roku. I idę. Co tam będę tak sam siedział? Weź sobie tutaj jakąś tą konewkę kup. Nie, bo konewką właśnie ciężej jest do góry to robić. No to z takim tym dziubeczkiem takim, nie? Hej. Jest podnieść konewkę, nie wiem, tak. Basiu, Barbaro, spójrz na mnie, Zaro. Tak się dba o te kwiatki. Wodą traktujemy. Nie protestują. Nie wiem. Idziesz tam do mnie? Zaraz, jeszcze te dwie tutaj po pół. Oczywiście, jasne. Ja tu się na nagrywanie zakontraktowałem, a nie na podlewanie krzaków. Ja w ogrodnictwie pracowałem wiele lat, już mi starczy. Jeszcze musisz poczekać, bo jeszcze muszę do przodu podlać. To mam tam iść z przodu? Idę cię tam skontrolować. Sprzedaż lemoniady nadal trwa. Przed chwilą zrobiliśmy im kolejny jar. Słoik. Tam są i rowery, i rolki. Hulajnoga była wcześniej. Tu jeszcze sobie chłopaki ładują swoje sprzęty. Janek i Władek. I sobie śmigają tam po ulicy. Fajnie to wygląda. Na kwiatki, które Barbara zaraz podleje, to są te konkretnie. Tutaj pięknie wysuszona brzoza. Czeka na godzinne palenie jesienią. O właśnie, drewno trzeba zorganizować do pod wiata. Basiule, ja już tu podlewam. Tu jest ta zielona konewka. Już ją napełniłem. Wszystko tu już jest załatwione. Tamten biały na dole? Wszystko już poszło. Mogę im nawet trochę więcej dać, nie? Przy dzisiejszej pogodzie. Jak tam, Edson? Ty nie za wcześnie go ten odpinasz? A, czy chcesz go podpiąć teraz? Dobra. Racja. No dobrze, dobrze. I jak tam? Dajecie radę, Władziuś? Tak. No to super. Świetnie się tam bawicie, widziałem. Poczekaj. Czekaj, czekaj. O, fryzurka gościu trochę. Ja sobie pojechałam tam. No. Tam do Pysznego jadę po 200.
krótki trochę. Aha. No i potem jak pojechaliśmy do Pysznego Jadła, od razu mi się rozładował. Tak? No to dobra, to go ładuj. Dobra, tylko później sobie doładujcie do pełna i dopiero zacznijcie jeździć, dobra? Bo tak to wiesz, jednemu się wyładuje, co tam? Co, kończycie już? No to stawiajcie tutaj. Wszystko tutaj posprzątajcie. Nie, ja dziękuję. Przed chwilą się napiłem. No to mamie może damy. A gdzie jest mama? Przełóżcie sobie buty, te krzesełka, skrzynkę, wszystko posprzątajcie, dobra? Matyśka, spróbuj zrobić tak, żeby nie rozbić tego słoika, dobra? Gdzieś go tutaj połóżcie, mama sobie z tym da radę. Wadziuś, pomóż im tam sprzątać też, dobra? Dobra, dzięki. Tak. Uć, co to tam było? Trzeba by to spryskać chyba. Masz wodę? Masz, dobra. Dobry piesiu, dobry ugryzio. Dobry piesek, zaraz cię puszczę, już tam kończą powoli. Idziesz, matka? Czemu? Już sprzątają przecież. No mam nadzieję, że zrobią wszystko. No nie o tym mówię. Dobra, nieważne. Dobrze. Ajajajajaj, coś mi tam dobrze ukło. Woda się robi, panie Basiu. No. Za godzinę może. No nie trzeba było teraz tego ostro wziąć. No nie, to dla mnie za przyjemność, komfort też. No jak to? Dobra, później pogadamy. Dobrze. Proszę nie krzyczeć. No to mnie nie ciągnie, jak wiesz, o co chodzi. Pani siada. Wyluzuje, a może pani chce na ten, na hamak, do cieniu, do cienia. Ile tu i tak długo nie posiedzę, tak się... Oj, czemu ty to tak powtarzasz cały czas, no? No bo wiem, jak będzie. Ja tam zaraz pójdę, zrobię, co trzeba. Coś ci przyczepiło. Już wyrastają z jakieś te... Co? Nie, te, które... Tak, teraz wyrastają te, które... Umieją przeżyć w takich warunkach. Dobrze, tutaj kończę, proszę Państwa. To już 8.40 się nazbierało minut. Nie wiadomo o czym. No ale to w końcu Big Brother, więc niech będzie. Tak się usprawiedliwiam. Uszanowanie dla Państwa.